Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach dziennika, w kopalni Czerwone Zagłębie w Sosnowcu na skutek tąpnięcia nastąpił zawał w ścianie węglowej. Jesteśmy w sztabie akcji ratowniczej, która natychmiast po wypadku została podjęta w kopalni Czerwone Zagłębie. Ilu górników podczas tąpnięcia znajdowało się na dole? W strefie zagrożonej było 11 górników. Uwolniono 8 górników, którzy po badaniach lekarskich, 5 zostało skierowanych do szpitala, 3 zdrowych do domu, 1 niestety zginął na miejscu. A więc na dole pozostało jeszcze 2? Pozostało 2 i do chwili obecnej akcja trwa. Zginął Zdzisław Malik. Spośród 5 rannych górników, 3 przebywa w szpitalu w Dąbrowie Górniczej. Jan Szostak, Tadeusz Osiński, Zbigniew Machera. Stan ogólny wszystkich 3 jest dobry. Jeden ma nieco większe obrażenia, ale wydaje mi się, że w ciągu kilku dni wyjdą do domu w stanie dobrym. Na wczorajszej konferencji prasowej rzecznik rządu Jerzy Urban skomentował kłamliwą informację Radia Wolna Europa o wizycie generała Jaruzelskiego w zakładach Makron w Siemianowicach Śląskich. A oto co mówią robotnicy tych zakładów. Informacja podana przez Radio Wolną Europę jest nieprawdziwa, bo generała u nas nie było. Wolna Europa niby to tak niektórzy mówią, ale zrobiła nas konia tym całym tym wywiadem w radiu, tym wszystkim. No bo jak wszyscy tu wiedzą, że to jest nieprawdą, tu pracuje 160 ludzi i wszyscy to tak myślą, tak jak ja myślę. No to no jak oni mają takie te wywiady robić i takie audycje, no to lepiej nie wcale tego nie robią. Od początku kadencji radni energicznie przystąpili do rozwiązywania trudnych problemów mieszkańców miast i wsi. Proszę pana, jest pan radnym Stołecznej Rady Narodowej, a jednocześnie członkiem Komisji Handlu, Usług i Drobnej Wytwórczości w Stołecznej Radzie. Dlaczego wybrał pan to miejsce na naszą rozmowę? Panie redaktorze, znajdujemy się przy Megasamie na Ursynowie. Jest to jedyny, piękny obiekt, tylko jest to jedyny na całym ponad 100-tysięcznym mieście. Tych obiektów powinno być więcej. Dla przykładu podam panu, że na przykład na Ursynowie Południowym jest tylko 6 sklepów spożywczych. Nie ma żadnego sklepu mięsnego. Ludzie posiadają kartki, które realizują w centrum miasta. Uważam jako radny, że jest to skandal. Tutaj ma wiele do zrobienia spółdzielczość mieszkaniowa. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Kierownictwo tej spółdzielni i trzeba umowy, które podpisane są między mieszkańcami a spółdzielnią, są nierealizowane, bo nie tylko powinniśmy budować sypialnie, ale również towarzyszące obiekty handlowe, usługowe i tak dalej. Uważamy, że ten problem stał już na Komisji Handlu i Usług Stołecznej Rady Narodowej. Będziemy starali się w postaci interpelacji radnych postawić problem na sesji Stołecznej Rady Narodowej, gdyż uważamy, że ten problem musi natychmiast ulec poprawie. Nikt nie zwolnił ani zarządu spółdzielni, ani władz dzielnicy Mokotowa do tego, ażeby wyznaczyć nawet doraźnie lokalizację pod kontenery. Warszawski Handel dzisiaj, jestem przekonany, że podchwyci tę inicjatywę i będzie można handlować w tego typu obiektach. Dobry wieczór Państwu. Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Tematem była znana Państwu sprawa ostatniego meczu ligowego pomiędzy Stalą Rzeszów i Unią Leszno. Unia Leszno prowadziła spotkanie 41-25, by po przedziwnym dalszej części meczu zremisować 45-45. W rezultacie Lesznianie zdobyli tytuł Mistrza Polski, a Stal Rzeszów cudem uratowała się od degradacji. Komisja Żużlowa na swym posiedzeniu nie uwierzyła w cuda i za niesportowe zachowanie postanowiła żużlowcom Unii Leszno odebrać tytuł Mistrza Polski. Tak więc pierwszym wicemistrzem w roku 1984 będzie Stal Gorzów, drugim wicemistrzem Falubas Zielona Góra. Po zweryfikowaniu wyniku w Rzeszowie na 41-25 dla Unii, Stal Rzeszów została przesunięta na 9 miejsce i walczyć będzie w barażach, utrzymanie się w lidze. Pozostaje natomiast w lidze przesunięta na 8 miejsce Polonia Bydgoszcz. Oprócz werdyktu odbierającego tytuł Mistrza Polski, komisja nałożyła także szereg kar indywidualnych. Trzeba z aprobatą przyznać, że Główna Komisja Sportu Żużlowego zadziałała szybko i skutecznie w obronie zasad fair play w sporcie. Publiczność żużlowa obok piłkarskiej należy do największych w kraju. Zawodnicy częstokroć są idolami młodzieży, dlatego też wszystkie nieuczciwe zachowania powinny być po prostu pokazywane i napiętnowane. Co oczywiście nie znaczy, że w przyszłym roku nie życzymy zawodnikom Unii Leszna, aby zdobyli tytuł Mistrza Polski w sportowej, godnej walce.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu dziennika. Do widzenia Państwu.